Cześć, siemano, z tej strony Bartek, kanał Motopasja Podhale. Witam Was dzisiaj z tunelu pod Małym Luboniem. Startujemy na fajną trasę na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jak zobaczycie z tytułu, parę zamków, parę ruin odwiedzimy. A dzisiaj jest ze mną Sławek. Cześć Sławku. Sławek nie słyszy. Tak więc jak Sławek nie słyszy, tak więc ja zapraszam standardowo sub, like, dzwoneczek, udostępnianie. Dzisiaj tutaj się pokazuje Wam lista najnowszych subskrybentów, tak więc zapraszam do subowania, lajkowania, do wsparcia kanału. A my lecimy. Lecimy na pierwszy punkt, czyli na Zamek Olsztyn koło Częstochowy. Z drogi nie wiem, czy będę coś nagrywał. Tak więc być może widzimy się już na miejscu. Okazało się, że Sławek ma telefon i jest teraz. Cześć Sławku! Cześć, serwus. Tak więc Sławek, mogliście go usłyszeć. Jedziemy tylko we dwóch ze Sławkiem. No i teraz już też nie przedłużam, śmigamy. Z racji tego, że Sławek chciał się zatrzymać, jesteśmy na obwodnicy Śląska w tym momencie, na stacji BP, na Krajowej 1. No mała chwilka, tutaj mamy zrobione 132 km. Chwilkę tutaj nawet na wyprostowanie nóg, na odpoczęcie dupki naszej, że tak powiem. No a też skąd wiem, że Sławek potrzebował stanąć? No dobra sprawa jest właśnie mieć w ekipie interkomy. My posiadamy właśnie interkomy firmy Cardo. Nie jest to akurat żadna reklama tej firmy ani nic, ale na takich jeździmy. Tak więc bardzo fajna sprawa mieć interkomy w ekipie, porozumiewać się podczas jazdy z ekipą, bo wtedy wiemy, jeżeli ktoś coś potrzebuje, czy ktoś zostanie na światłach. Jeżeli chcecie, żebym Wam zrobił filmik o interkomach, albo omówił moje interkomy, jakie my mamy, jakie używałem, jakie miałem, bo też miałem parę interkomów, no to bardzo chętnie Wam taki filmik też nagram w formie vloga, przejadę się gdzieś, poopowiadam. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Słuchajcie, z racji tego, że ja tu jestem pierwszy raz, ogólnie ruiny zamku są z tyłu, za tymi skałami. Próbowaliśmy to objechać gdzieś tutaj dookoła tymi ścieżkami, ale no niestety tu ogólnie jest zakaz wjazdu, ale samochody stoją, tak więc wjechaliśmy tutaj. Nie dotyczy tam dojazdów do pól i tak dalej, no ale żeśmy wjechali. Zrobimy tak, że ja Wam puszczę ujęcia z drona, bo mam drona, puścimy tutaj drona i po prostu zobaczycie ujęcia z drona, jak ten zamek wygląda. Wylecimy sobie tutaj tylko do góry, bo prawdopodobnie będzie już widoczny stąd. Znaleźliśmy taką miejscówkę i w tym miejscu robimy fotę, już taką główną, i lecimy na Mirrów, czyli jeszcze żeśmy znaleźli i ten pan nam pewnie będzie chciał dać bilecik, ale my bileciku nie chcemy, my zaraz uciekamy. W tym miejscu, gdzie byliśmy teraz, widok idealny na zamek, można zrobić fotę. Mało tego, jest to teren prywatny, gdzie pan ten teren przeznaczył na parking. Koszt takiego parkingu to pan mówił 10 zł za dobę, tak więc ktoś jak chce tu przyjechać i nawet może przenocować. Można tu namioty rozbijać, można robić grille. Choć co tu pan mówił, że można robić, wszystko pod tym zamkiem, bo to jest jego i on na to pozwala. Tak więc taka ciekawostka spod zamku pod Olsztynem, w Olsztynie w sumie zamku, a Olsztyn koło Częstochowy. Taką ciekawostkę mam dla Was. No nic, my lecimy dalej na kolejne ruiny zamku, na których też nie byłem. Tak obserwując te drzewa tutaj liściaste, stwierdzam, że tu musi być bardzo pięknie na jesień. Kto wie, może się wybierzemy.
No i moi drodzy, przed nami ukazuje się ruina zamku w Mirrowie. Ogólnie chcemy tu zrobić zdjęcie. Jesteśmy na miejscu, zamek mamy po naszej prawej stronie, ruiny zamku. A tu miało być jakiś parking, tu miał być. No i jest tutaj parking. Zgadza się. Sławku, jedziemy se tu. Tylko ja muszę się obrócić. Ja muszę się obrócić i stanąć właśnie tak, żebyśmy byli tu widoczni do tego zameczku. No i dobra. Kilometr dalej jest następny zamek, któryście mogli zobaczyć z drona w wcześniejszych ujęciach. Jest to zamek w Bobolicach. Ruiny zamku w Bobolicach. Bardzo fajną ciekawostką tych ruin jest to, że na tych ruinach była nagrywana pierwsza część Korony Królów. Pierwsza część Korony Królów była nagrywana i też tak te ruiny są dość nawet słynne. Muszę się wam do czegoś też przyznać. Na dzisiaj zapomniałem sobie wziąć mikrofonu zewnętrznego. Oczywiście tu pełno skałek, pełno wszystkiego, no ale jest to typowy krajobraz dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tle widać ruiny zamku. Dość nawet ładne te ruiny, bo i z dachem, ze wszystkim. Jest to zamek w Bobolicach, tak jak wspomniałem wcześniej, dość słynne ruiny, ponieważ tutaj nagrywano pierwszą część Korony Królów. Spróbujemy tam podlecieć dronem, nagramy to z drona i wam zaraz wrzucę ujęcia. I z takim widokiem na zamek w Bobolicach jedziemy w dalszą drogę. Teraz jedziemy do Ogrodzieńca. Tam sobie staniemy też w takim punkcie. Sławku, wracamy. Wracamy. Musimy wrócić się do drogi głównej. I właśnie w Ogrodzieńcu coś sobie zjemy i będziemy myśleć, czy coś jeszcze będziemy zwiedzać. Sławek tam ma jakieś ruiny jeszcze do zobaczenia, więc kto wie, prawdopodobnie też zrobimy. No i to będzie fajnie, bo będzie, czekajcie, liczę raz, dwa, trzy, cztery, na pewno z pięć ruin dzisiejszego dnia zobaczymy. Tak więc my jedziemy, ujęcia z drona tutaj z Bobolic tak samo wrzucę i mogliście, na pewno jak widzicie teraz ten materiał, to co mówię, no to już widzieliście ujęcia z drona z Bobolic tak samo. Tak więc, no my jedziemy, mamy pół godziny jazdy do Ogrodzieńca i się widzimy już w Ogrodzieńcu. Też mam taką miejscówę właśnie, gdzie można strzelić zdjęcie z motorami i sobie tam podjedziemy. Mam nadzieję, że będzie tam dobry widok. I jedziemy. Tak teraz przyszło mi do głowy, że też taką informację wam podam, no bo my zwiedzamy te ruiny, ale nie wchodzimy do środka ani nic. Powiem wam szczerze, że na taką ruinę to najlepszy jest jeden dzień, żeby gdzieś wejść, zobaczyć, tak jak myśmy byli w Ogrodzieńcu. Przyjechać do Ogrodzieńca, zwiedzić i się wrócić. A tu jak chcemy zrobić takie pięć ruin, jedną po drugim, tak jak teraz robimy, bo odległości między tymi ruinami to jest gdzieś, nie licząc Mirrowa i Bobolic, to jest gdzieś 20-30 km, więc są bardzo bliskie odległości. I dlatego możemy sobie pozwolić na odwiedzenie ich wszystkich na jednym wyjeździe. Bo po prostu od jednej strony lecimy w drugą.
A tak jak mówię, jakbyśmy chcieli sobie właśnie je pozwiedzać, no to już trzeba jechać bezpośrednio do danej ruiny zamku. Jak widzicie, Kilerek, Bartek bardzo fajne miejscówki potrafi znaleźć. Tak więc przed nami macie ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Ja Was przepraszam, że Wy nie widzicie mnie, ale nie wziąłem dzisiaj mikrofonu zewnętrznego, tak więc nagrywam w kasku, żebyście mogli mnie bardzo dobrze słyszeć. Przypnę Wam u góry linka do filmu właśnie z tego zamku. Kto będzie chciał, no to sobie może oglądnąć. Byliśmy tutaj też na jesień. Właśnie Sławku, Sławek mnie słyszy na pewno. Po tamtej stronie są te domki, takie te drewniane, to tam po prawej stronie, a tutaj jest właśnie zamek w Ogrodzieńcu. Tak więc robimy foty i uciekamy coś zjeść. Byliśmy w Ogrodzieńcu, zobaczyliście Ogrodzieniec. A teraz jedziemy na ruiny zamku Smalej. I tam się widzimy za 12 minut. Jak widzicie, na górze nad drzewami jest wieża kolejnych ruin, na których jesteśmy. Są to ruiny zamku Smoleń w Pilczy. Niestety widok jest zasłonięty drzewami. My też jechaliśmy tutaj od strony Palczy i też tylko samą wieżę było widać. Ale plus jest taki, że mam drona i właśnie zaraz będę startował dronem, tak więc możecie w tym momencie zobaczyć ujęcia właśnie z drona. Jedziemy w dalszą podróż powrotną w stronę domu, ale nie jedziemy bezpośrednio, tylko jeszcze jedziemy na jeden punkt. A jaki, to Wam zdradzę, jak przyjedziemy na niego. Tak więc oczekujcie następnego ujęcia. Ktoś, jak oglądał nasze filmiki sprzed 2 lat, to może się zastanawiać, gdzie już jesteśmy. Prawdopodobnie odpowiedź już zna. Tak więc co tu dużo mówić, jesteśmy w Pieskowej Skale. A gdzie jedziemy? Jedziemy pod Maczugę Helgresa, to Wam już mogę powiedzieć. My stajemy tutaj na bocznym parkingu, który jest po prawej stronie. Robimy fotkę i lecimy dalej. Ostatni raz tą drogą jechałem 2 lata temu na jesieni przy pięknych jesiennych kolorach. A teraz jadę we wakacje w sierpniu. My spadamy do domu. Jedziemy już do domu. Wystarczy na dziś. Jeszcze tylko pojawię się na zakończeniu w ujęciu. Jedziemy normalnie na Kraków, za Kopianką, w stronę Podhala, w stronę Rabki. Oczywiście też nie mogę nie nagrać z pięknych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wszędzie na całej Jurze właśnie takie skały można napotkać po drodze. Mega piękne, mega śliczne. Więc też dokładam Wam takie ujęcie. Skały fajnie wyglądają, nie? Fajnie, dlatego też robię ujęcie z tego, bo tak jak mówię, no, tędy akurat nie jechałem. Pewnie za dzieciaka. Dokładamy ujęcia z tej drogi właśnie, bo pięknie te skały są widoczne. A my jeszcze przejeżdżamy przez Ojców. Kto był, to kapliczkę może poznać w Ojcowie.
Film zaczynaliśmy w tunelu, tak więc będziemy go kończyć tak samo w tunelu. Zrobione 415 w tym momencie, jeszcze jest 5 km do domu, tak więc 420, jest to mój rekord na razie dniowy przez dzień. Zrobiliśmy fajne ruiny zamków na końcu Maczuga Herkulesa, pieskowa skała, przejechaliśmy przez ojców, tak więc wypad niedzielny na motor jak najbardziej udany. Ja zapraszam Was standardowo do subowania kanału, udostępniania, lajkowania. Sławku, dzięki Ci wielkie za wypad dzisiejszy. Sławek mnie, nie wiem, w tunelu chyba nie słyszy. Nie wiem dlaczego, ale przedtem go też nie było słychać. Tak więc ja się żegnam. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!